piątek 24 maja odbyła się 15. Cieszyńska Noc Muzeów, inauguracja której miała miejsce tradycyjnie w Parku Pokoju, gdzie nie zabrakło salwy armatniej w wykonaniu Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego. 15. Cieszyńska Noc Muzeów, jak zwykle jest bardzo duże zainteresowanie i też chyba większość instytucji się włączyła do tej akcji. Wedle planu jest to 19 miejsc w Cieszynie, które zapraszają swoje progi. My oczywiście tradycyjnie, powiedzmy, że stąd wszystko wyszło, natomiast tyle instytucji i miejsc w Cieszynie się przyłącza co roku. W tym roku oczywiście jest przebój wielki, czyli stąd, bo to jest po raz pierwszy to miejsce, które można również zwiedzać. Natomiast pozostałe są te tradycyjne. Nie mogę niczego zareklamować, ponieważ byłabym niesprawiedliwa wobec pozostałych. Także... Ale można zareklamować muzeum, bo znajdujemy się w muzeum. No to w takim razie co z nowości w muzeum? Tak, w muzeum przede wszystkim ta noc, kiedy można przez 5 godzin oglądać naszą ekspozycję i nie narzekać, że przewodnik tak szybko mówi i szybko się trzeba przesuwać. Czyli można sobie pooglądać wszystko spokojnie. Poza tym oczywiście pokazujemy nasze orlątko, czyli ten mebel napoleoński i szafę grającą, ale mamy też fantastyczne 3 prelekcje. Właśnie trwa wykład na temat globusa, 17-wiecznego globusa. To jest jeden z naszych najcenniejszych eksponatów. Amsterdamski globus Willema Janszona Bloo w sali egipskiej. Natomiast o godzinie 21:15 będzie wykład na temat linii tramwajowej, na temat cieszyńskiego tramwaju. Także Maciek Dębiniuk w sali rzymskiej opowie o tramwaju, a o godzinie 22:15 to już będzie ta pora nocna. Daniel Korbel opowie o wojnie polsko-czechosłowackiej. Także dla każdego coś miłego. No i tutaj też w tej sali, w której się znajdujemy, pani wykład zawsze też przyciąga. Tak, bo ja jestem osobą gadatliwą i dlatego ja bardzo lubię różne rzeczy mówić. Czy jakieś coś panią zaskoczyło? Ktoś o coś zapytał? Czy tak właśnie... No teraz przed chwilą pani mnie pytała o Ślązaków, szczerze powiedziawszy. Pani mnie pytała, czy Ślązacy uważają się za Niemców. Ja powiedziałam, że historyczne sprawy inaczej się mają, a współczesność ma inaczej ruch autonomii Śląska. Dzisiaj to jest co innego. Tamci Ślązakowcy sprzed pierwszej wojny, owszem, blisko im było do kultury niemieckiej, ale oni chcieli tego śląskiego narodu. Także akurat to, dobrze, to takie było może bardziej skomplikowane, ale opowiadam tu o tym, jak powstały dwa miasta tak naprawdę, skąd się wzięły dwa miasta i o tych nieszczęściach dwudziestowiecznych niestety. Nasta Cieszyńska Noc Muzeów, oj dzieje się. Co w tym roku przygotowaliście, na co warto zwrócić uwagę? Ja myślę, że niezwykłością jest to, że w tym roku aż 19 instytucji, organizatorów wzięło udział. Tym razem mamy nowość w postaci Sądu Rejonowego i tam też można zwiedzać archiwa, oglądać księgi z przewodnikiem. To jest taki smaczek tej nocy. No i przede wszystkim wszystko jest pod szyldem oczywiście linii tramwajowej. To nie znaczy, że każda z instytucji ma coś w temacie tramwaju, ale wszędzie można malutkie namiastki odnaleźć. Chociażby u nas przed Państwem będzie niedługo wykład pana Maćka Dębinioka właśnie o cieszyńskim tramwaju. Jakie jeszcze smaczki w muzeum? Bo to muzeum to jest zawsze takie miejsce, które trzeba zobaczyć. Jak już Państwo myślę, że widzą, to chorągiew księstwa cieszyńskiego w piwnicy i taki niezwykłość, rzekłabym, gdyż odwzorowany kopia pasu Przemysława Noszaka, księcia naszego piastowskiego do obejrzenia. Jest to niezwykła kopia. Jedyna możliwość, by ją zobaczyć na żywo. Dużo muzyki, dużo strojów, dużo ciekawostek średniowiecznych. To jest taki smaczek tej nocy, myślę, że wyjątkowy.